Siemanko z tej strony Skobana i dziś przygotowałem dla was kolejne bugi i triki. Tym razem omówię dla was mapę Sekwana. Zapraszam was do oglądania. Pierwszym trikiem jest to strzał z granatnika M320 pomiędzy dwoma kamienicami tak, aby zabić kampiących lub najczęściej przy przywanie. Bardzo często może to skutkować wieloma oferami na początku rundy, ponieważ dużo osób będzie przejmowało flagę E. Drugim trikiem jest przejmowanie właśnie flagi B na małym podboju na sekwanie. Możemy skutecznie ustawić się za kontenerem i przejmując flagę wróg raczej nas tutaj nie znajdzie, ponieważ nas nie będzie widać. Najczęstsza pozycja przejmowana przez wroga to jest tam za gruzami zaraz po lewej stronie od mojej postaci, którą widzicie teraz. Dlatego właśnie, tak jak przejmiemy flagę, możemy często przekonać się, że tam ktoś będzie stał, headliczował lub po prostu kampił i właśnie przez to możemy spokojnie wyjść, poczekać, tak jak ja robię teraz, i zabić wroga, który być może przybiegnie tu przejmować flagę. Ostatnim już trikiem jest wejście na trzecie piętro kamienicy na oczywiście punkcie C. Możemy to zrobić strzelając rpg i rozwalając ścianę. Można też zabić kogoś przez te drzwi, ale trzeba po prostu wiedzieć, że on tam jest, na przykład patrząc na mapę. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dzięki, no i Narka.